Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony świętowali 5. urodziny synka i z tej okazji Jaś otrzymał ogromny, pięknie zapakowany prezent. Internautki są mocno zaskoczone podarunkiem dla chłopca, a dokładniej jego rozmiarami. Co Anna Bardowska podarowała synkowi? Niedawno zdradziła, co otrzymał od Mikołaja i był to znacznie skromniejszy podarunek. Anna Bardowska z Rolnik Szuka Żony pokazała prezent dla synka. Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony po udziale w hicie Telewizji Polskiej nadal są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pokazują, jak wygląda życie na wsi i na bieżąco relacjonują budowę swojego nowego domu. Ostatnio rolniczka rozpoczęła już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i podzieliła się zdjęciami z wizyty Mikołaja w ich domu, a teraz opublikowała fotografię z urodzin Jasia i zaskoczyła gigantycznym prezentem. Internautki szybko pospieszyli z życzeniami dla Jasia i nie ukrywają, że z chęcią dowiedzą się, co dostał chłopiec. Ale tam musi być piękny duży prezent, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, wszystkiego dobrego Jasiu, to urodzinowe duże czarne serce, ale dostałeś wielki prezent. Duże czarne serce, wszystkiego dobrego dla Jasia, duże czarne serce, obstawiam, że to jakieś autko, szeroko uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. Anna Bardowska niedawno zdradziła, że jej syn napisał list do Mikołaja i w tym roku poprosił o książkę i figurkę papugi. Rolniczka zdradziła, że otrzymał to, o co poprosił. Żona Grzegorza Bardowskiego zaczęła już dekorować dom na święta Bożego Narodzenia i oprócz dużej choinki w salonie zdecydowała się też ubrać drzewko w pokoju dzieci.